W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak. Dobry jest. No tutaj również duża różnica wzrostu. Michał Nieroda. Wyższy zawodnik w białych spodenkach z czerwonymi lampasami. Adam Gawlik. Niebieskie spodenki. Białe lampasy. Michał Nieroda. To również młody wilczek, który szuka profesjonalnych sukcesów. No, piękny, prawy, prosty Adama Gawlika trafia na wysokości ucha Nierodę. Bardzo ładny prawy na dół Michała Nierody. Również jest to pojedynek czterorundowy, gdzie zawodnicy no troszeczkę szybkich ciosów Adama Gawlika na gardę Nierody, no ale też się to kibicom podobało. Obserwując nieraz pojedynki amatorskie Michała Nierody, no miał większe problemy na ringach amatorskich niż tutaj w profesjonalnej już karierze. Wyluzowany zawodnik, nisko opuszczona garda. Piękny, prawy, prosty. Aż Henryk Siadnicki krzyknął tutaj, prawda, z loży honorowej. Myślę, że Michał to usłyszał. I koniec pierwszej rundy. Adam Gawlik troszeczkę śmielej rozpoczyna ten pojedynek. No chcąc zwyciężyć w tym pojedynku, Adam Gawlik tutaj musi skracać dystans i zadawać ciosy z pół dystansu. No chociażby tak jak teraz, ale tych ciosów może być mniej, tylko bardziej po prostu poparte skrętem tułowia, które by no bardzo ładny lewy hak na dół Nierody. No na pewno spokojniejszy pojedynek niż ten pierwszy. Tutaj teraz Adam Gawlik uderzył głową, nie wiem, tam się pojawiła już chyba krew na łuku brwiowym.
No, trzyma, nie roda. No i więcej takich akcji właśnie w wykonaniu Adama Gawlika powinno być. O, piękny prawy sierpowy. Tutaj Gawlik zakończył serię ciosów na dół, wyprowadzając prawy sierpowy na górę. Nieroda, lewa ręka opuszczona i ten prawy sierpowy, i kolejny prawy sierpowy. Troszeczkę odpoczynku dla obydwu zawodników. Bardzo mocne ciosy z prawej ręki prezentuje nam tu Nieroda, aż zgina Adama Gawlika. Po tych prawych na dolne partie. No Michał Nieroda na pewno ma świetne warunki jak na tą kategorię wagową. Piękny prawy hak na dół w wykonaniu Nierody. No tutaj demonstracja siły Adama Gawlika, który mówi, nic się nie stało. No ale fizycznie zdecydowanie słabszym zawodnikiem jest Adam Gawlik. Troszeczkę tutaj może zbyt źle dobrana ta para. Można powiedzieć, że Nieroda to jakby oszczędzał przeciwnika. No ale w ringu nie ma litości i tutaj lewy hak na dół. No, teraz Adam Gawlik bardzo ładnie wyszedł z tej opresji. Niecelne ciosy Nierody, a on ulokował dwa sierpowe na głowie przeciwnika. Kolejny lewy hak Nierody. No tutaj na blog Adam Gawlik zebrał silne ciosy. Ja może odbiegnę troszeczkę tematem. Powiem o samej organizacji tej gali. No naprawdę bardzo profesjonalnie zorganizowana gala. Piękny budynek restauracji Adria. Również żywa reakcja kibiców. Piękny prawy sierpowy Gawlika. Walki pięściarskie. Ładny lewy prosty na dół Gawlika.
No już tutaj w czwartej rundzie Adam trochę wyczulony na te ciosy na dół. Pięknie blokuje na łokcie uderzenia Michała Nierody. No ale na pewno nie ustrzega się błędów. No troszeczkę za niski chyba cios teraz prawej ręki Nierody. No i kolejny prawy sierpowy. W tempo zadany przez Adama Gawlika. Jeszcze jeden lewy prosty również. No troszeczkę Adam tutaj przyspał. No i powiem, kolejny młodzian poddany trudnemu egzaminowi w boksie zawodowym. Naprawdę ciężkie chwile. To co mówiłem, Adam Gawlik już zahartowany w bojach zawodowych pokazuje nam tutaj naprawdę wielką ambicję. No teraz się losy odwróciły, ale tutaj kolejny, prawda, przykład doświadczenia profesjonalnego boksu. Adam Gawlik, czując niebezpieczeństwo i odczuwając silne ciosy Nierody, które zainkasował, przyblokował, przytrzymał po prostu mówiąc. I kolejna akcja Gawlika, Nieroda teraz, no wyraźny faul ze strony Nierody, ściąga Gawlika i koniec pojedynku. No myślę, że tutaj ta czwarta runda rozgrzała sympatyków boksu w Rudzie Śląskiej. Na punkty zwycięzcą tej walki został Michał Nieroda. Michał Nieroda, tak jak mówiłem, wygrywa ten pojedynek. W przekroju całej walki na pewno był zawodnikiem lepszym. Michał, no pokazałeś piękny boks w pierwszych trzech rundach. Niemniej jednak czwarta runda troszeczkę to jakby brakło kondycji, co? No trochę tego gazu brakło, ale tu w narożniku strasznie się broniłem, tak mnie to siłę odebrało. Ale walka była dobra, podobało mi się, cieszę się z wyniku, jestem zadowolony. To był twój drugi pojedynek w boksie zawodowym, czy? Druga walka. Druga walka i bilans? 2-0, wygrano. 2-0 wygrany, no świetnie. No. Wydaje mi się, że trener Henryk Średnicki również pomaga ci w przygotowaniach do poszczególnych pojedynków? Tak, tak. Jeżeli nie jestem w Katowicach, nie trenuję z trenerem Butowiczem, to jestem w Myszkowie i z trenerem Henkiem Średnickim trenuję. A mieszkasz na stałe w Myszkowie? Myszkowie, tak? Myszkowie na stałe. Podwaliny, tak jak tu mówiłem naszym kibicom, wielka jest Myszków. Tak, tak. Ja myślę, że warunki masz świetne i naprawdę prezentujesz dojrzały boks. Zrobimy kondycję i będzie dobrze. Tak, tak, tylko właśnie trzeba zapieprzać. No. Dokładnie i dziękuję bardzo. Życzę dużo zwycięstw.